11 urodziny, myślę, że impreza bardzo udana. Oczywiście rok temu była większa pompa, bo więcej pracowników, było więcej przyjaciół naszej uczelni, a wiadomo, że jest to związane z okrągłą rocznicą. Natomiast w tym roku było nieco skromniej, ale myślę, że cel, jakim było spotkanie rodzinne, został osiągnięty. Bardzo się cieszę, że byli wśród nas studenci, absolwenci, na których nam bardzo zależy, bo oni niosą tą dobrą wieść o naszej szkole. Pani ocenia dzisiejsze atrakcje? Bardzo sympatycznie. Osobiście brałam udział w warsztatach salsy, także cieszę się bardzo, że miałam okazję choć podstawowe kroki poznać, także było bardzo wesoło. Oczywiście dzisiejsza impreza odbywa się w bardzo przyjaznych progach akademickiej przestrzeni kulturalnej i to również ukłony do szefów tej przestrzeni, że chcieli nas przyjąć, że zapewnili bardzo artystyczny wieczór, a dział sportowy oczywiście wystawił takie mocne formacje, nie tylko sportowe, ale także i artystyczne. Jak oceniasz dzisiejszą uroczystość? Właśnie powiem szczerze, mi się bardzo spodobało. Po prostu rewelacyjne jedzenie i dużo, dużo ciastek. Mieliśmy taką fajną salsę, że po prostu i wyciągnęła mi moja koleżanka, tak? Żeby się tańczyłam i świetnie, mi się bardzo spodobało. Atrakcji, tancerze, nauka tańca, no zespół też, myślę, nie najgorszy i DJ. Myślę, że bardzo udana impreza. Od jak dawna jesteś związana z Wyższą Szkołą Gospodarki? Wiemy, że śpiewałaś na urodzinach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Pierwszy koncert to była bodajże styczeń 2008, karnawał z APK. Od momentu, kiedy zaczęłam studia, to zaczęłam współpracę z kolegami. I dzisiaj tworzymy taką dosyć jazzową mieszankę, że tak powiem. Dużo improwizacji, dużo muzyki swingowej, czyli generalnie klimat jazzowy. Z tegoroczne 11, ta 11, jak pan kanclerz uczelni powiedział, kojarzy się z asem, więc myślę, że też to dobrze wróży. Urodziny mogły się odbyć, bowiem pracowała na nie cała rzesza pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki. A więc naprawdę duże ukłony dla każdego z osobna i dla każdej komórki za to, że dzisiejszy wieczór myślę, że możemy uznać za udany.